I takie prezenty to ja rozumiem. Moi drodzy, witam Was serdecznie i już dziś w World of Tanks do odbioru jest zasłużona nagroda za służbę. Pochwalcie się. Co wam wpadło, a ja przedstawię nagrody, które są za aktywny udział w tejście beta, czyli to były lata 2010-2011, więc oczywiście mamy nowego Super Chyfika. Jeżeli ktoś już posiada Superhelcata i T50 Mosinik 2, no to wiadomo, że już ich po raz kolejny nie dostanie. Mamy także 4000 obligacji, 3 miliony kredytów. Na pewno jakoś mądrzej zainwestuje, na przykład w odkupienie kolejnej dychy. Mamy osobisty podręcznik szkoleniowy. Daje dużo doświadczenia, 850 tysięcy. Mamy trzy podręczniki uniwersalne, maskowania, naklejki, 10 dni konta premium. No to hojne Wargaming, hojne, 30 rezerw na EXPA, 30 rezerw na kredyty, misje razy 5 do doświadczenia, styl weteran testu beta, tester beta i czołgista weteran i jeszcze dwie inne rzeczy, o których nie napisano, także jest tego pełno. Przechodzimy teraz do nagrody. O, noworoczna niespodzianka. Ten prezent otworzy się na początku mocno wyczekiwanego wydarzenia w grudniu. W środku znajdziecie trochę fajnych przedmiotów, które pomogą Wam udekorować garaż, nadając mu bardziej świąteczny wygląd. Czyli to jest taki prezent niespodzianka, o którym jeszcze nie wiemy. Bardzo miło, bardzo mi miło. I mamy jeszcze otwarte zasoby rezerwowe, dobra. W sumie, moi drodzy, na moim koncie pojawiło się teraz 9000 obligacji. I ponad trzy banki, a ja ledwo wiązałem koniec z końcem. Miałem wczoraj tylko 600 tysięcy, także przyjemnie, przyjemnie, przyjemnie. No i teraz co? Teraz gdzieś tutaj powinien kryć się ten super czefik. Czy ty tu jesteś, gościu? Chodź tu. Z dobrych wiadomości mogę powiedzieć, że udało mi się go znaleźć, nawet wyposażyć, pomalować, aczkolwiek jest tutaj mały kłopot, otóż załoga w tym pojeździe jest 5 osoba, więc jeżeli macie Lighta T92 Premium albo T49, no to trzeba wykombinować jednego załoganta więcej. Jest to pechowy. Radiooperator, ja musiałem go przeszkolić z zupełnie innego pojazdu. Jeżeli chodzi o wyposażenie, dałem powłokę, dałem stabilizator i dosyłacz, dlaczego nie wentylacja? No bo chcę jednak coś widzieć. Na tych tierach często gracze grają, tak wiecie, dość oszczędnie i dzięki optyce od razu ich wystrzelacie i zrobicie fajny wynik. Także z takim pojazdem możemy śmiało wejść. To bitwy. Z tego co widziałem tych pojazdów jest naprawdę pełno. Widziałem bitewki 30 super na 29 i T-52. Także są takie patologiczne zjawiska. Tak pewnie będzie dziś, będzie jutro, pojutrze. Z czasem to się unormuje. No i co? Nie jest źle, bo jest nawet dużo normalnych pojazdów. I widzę ludzi, którzy mają mózg. To są moi drodzy gracze w KW-2. Przecież oni tylko czekają jak taki... Biedny Super Ciafik się wychyli i nagle 700, 800 i tak dalej i tak dalej, więc tak to będzie wyglądało. To 700, 800 to przesadziłem, bo mamy 660 życia, ale może ktoś da tutaj ulepszone wzmocnienie, no to wtedy będzie trochę więcej. Tak jednak spodziewam się, że raczej będzie bardzo, bardzo, bardzo łatwo takim KW-2, szczególnie na takich bardziej zamkniętych mapkach, zniszczyć te pojazdy i robić super wyniki. Ja chciałem pojechać na lewo, ale potem popatrzyłem sobie, że w sumie tam może właśnie być KW2 z A z Najpiące KW2 wcale nie jest jakieś niecelne, więc pojedziemy bardziej na prawo. Tutaj powinna być taka typowa walka, a mi zależy na walce. Chcę zobaczyć, jak tym się strzela. No, pancerze wam nie pokażę, no bo najpierw trzeba byłoby mieć jakiś w ogóle pancerz. Napiszcie, jak wam się podoba spreczefik, bo jestem ciekawy, czy jesteście zadowoleni z tejże nagrody. Gościu wychyla pewnie. Nie, delikatnie wyjechał, dobra. To lewamy go, lecimy tutaj. Już widzę, że towarzystwo mieć będę, więc sam nie będę, nie będę się nudził. Będę miał z kim się bić na Fame MMA. <laughs> no dobra. Pojawiać się goście. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Zapraszam. Już, już tutaj. Chodź, 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 chodź. Co się będziesz bał? Zapraszamy, zapraszamy. No, jeszcze kapkę, jeszcze dwa metry. Jeszcze trzy metry. Dobra, jeszcze z pięć, bo się cofnąłeś. Od tym endo. Nie trafiłem, kurde. Co? Co? No nie! Ej, mam tutaj stabilizator, dobrą załogę, a ten czołg to jest jakiś rozrzutnik ziemniaków. No i jeszcze się odbijem od superczyfika? Ich? Tu miarta Arta może sięgnąć, w sumie, to jest, kurde. Pewien problem. Ja jestem troszeczkę. No nie, no te pociski są tak wolne. No. Jeżeli tym czołkiem planuję zrobić dobry wynik, no to. To nie wiem, chyba na AWKach, naprawdę, bo to działo jest totalnym nieporozumieniem. Czemu to tak dziwnie leci wolno? No. Nie mogę stać, bo mnie wtedy trafi, właśnie. Na tym polega sztuka, żeby w ruchu strzelać. No, a on wszystko trafia. Ten gościu jest strasznie dobry. Albo ma jakąś załogę, 20 tysięcy perków, wrzucił tutaj. Ale masakra! Ten celownik jest niby mały, ale nie leci w środek. Po prostu pocisk leci po obrzeżach celownika. To znaczy, że mamy kiepską stabilizację. I Czołg jest biedny. No nie, no, za... no, nie, no zobacz to, no. Kurde, słabo. I ten damage 93. Kurde. Ja to od razu wiedziałem, że tutaj powinno być ze 130 uszkodzeń. Bo ten damage trochę za nieciekawy, ale. Dobra, może. Może za bardzo po prostu narzekam. Może jestem zbyt wymagający. On pewnie mnie. Brytań Panther to już jest koniec moich możliwości. To jest w sumie trochę hmm, irytujące. Czyli, żeby walczyć z szóstką, to muszę mieć golda i w sumie nawet. Nieprawda. Gold też może nie wystarczyć. Kurka wodna. Co oni nam dali, panowie, panie? Co oni nam dali? Rozrzutnik ziemniaków. No, oni się tam blokują, to jest jakby dobre. Ja rotuję amunicję. Raz taka, raz taka. żeby pokazać wam różne konfiguracje, ale jestem poddenerwowany, że nie mogę w sumie. Nic z tym działem, kurde, upolować, no trochę jestem zażenowany. Dobra. Ta wymiana tutaj kończy się w sumie bardzo, bardzo źle, więc ja sobie chyba odpuszczę ją. Chyba, że oni zjadą na 46. Tak, oni będą zjeżdżać. Oni będą zjeżdżać, tak, 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 tak. Dobra, w sumie to, to w sumie to nie będą zjeżdżać. W sumie no to się pomyliłem. I, i, I tutaj już muszę kolegę niestety zostawić Bo to już jest jego koniec przygody W tej bitwie Teraz mogę co najwyżej No ta, mhm mm ta Chciałbyś multi, chciałbyś bardzo chyba Ale niestety nie ma, nie ma opcji tym czołgiem tak trafić Kurde, może tutaj uda mi się Uciec na górkę jeszcze To bym parę strzałów oddał Tylko żeby mi teraz w tyłek nie wysnajpili, co nie Jestem na hita w sumie dla Pantery francuskiej Tutaj skrzaczka powinienem w sumie dobrze wykryć ewentualny kontratak, więc gdyby jechali, to ja to powinienem widzieć. No może nie od razu, no bo Super Chefie nie ma jakiegoś tragicznego maskowania. Dostał. Dostał. Rykosze znowu. No kurde, ten czołg nie jest taki miękki chyba, bo naprawdę. Ileś tu już razy w tej bitwie się od niego odbiłem. No oczywiście wale powierzy, no ale no to przecież wiadomo, że nie dlatego, że chce, tylko no trudno jest w ogóle jakkolwiek przymierzyć. Więc wale gdzie popadnie, z nadzieją, że będzie dobrze. Ale pocisk leci strasznie długo i przez to takie strzelanie na dystans jest niezwykle utrudnione, Gąsk, kurde. I pewnie zużyje zestaw i ucieknie. No na 100%, wiedziałem, że tak to się skończy. Zawsze to się tak kończy. Kiedy trzeba, żeby było dobrze, to jest jak do dupy. Podjeżdża mi tutaj ta pantera włoska. E, Twu e, włoska. Chciałbym, żeby to była włoska. Eee. Francuska. No i zostałem sam. No to teraz multi wyciąg na odcineczek. Tak, multi, wyciąg na odcinek. Wyciąg na odcineczek, zdecydowanie. Z każdą sekundą jestem coraz bliżej. Jest dokładnie tak jak mówię. Ciekawe, czego przebija. Yy, Snajpią we mnie tamten gościu. No i co? Zaraz na mnie wyjedzie tamta Pantera. No, już do mnie mierzy. Kilku innych delikwentów. T52 z środka dokładnie. Otoczony, zabity, wysnajpiony. Zarobili ze mną co chcieli. Wyciągu nie będzie, niestety. Trzeba poczekać jeszcze tak z 50 tysięcy bitew, wtedy będę miał na odcineczek, spokojnie. Wnioski po tej bitwie, moi drodzy. Oj, wnioski, wnioski, wnioski. Jakieś tutaj dać wnioski. Zdaliśmy tysiąc uszkodzeń prawie. I taka ciekawostka. Żaden superczefik nie zrobił w tej bitwie więcej. Demet zrobił Hellcat, który ma zarąbiste działo, KW2, które ma zarąbiste działo, SUSTO, które również ma kozacką lufę. No a ja byłem najlepszym superczwikiem. A sami widzieliście, że nie mogłem nic trafić. Ten czołg jest tak niecelny. Przecież ja tu mam stabilizator. A niektórzy nie będą mieć. To już w ogóle. Mam tyle perków i dalej nie trafiałem. Naprawdę słabo tą widzę skuteczność. <gry> I teraz powinienem zrobić taki konkurs. No, w sumie, jaki był moi drodzy najgorszy czołg prezent, co nie? Jaki był najgorszy czołg prezent ostatnim, ostatnimi czasy? Czy to był A46, czy może ten super Chevy, czy może jeszcze jakiś inny gorszy się znajdzie? No, na pewno tutaj można byłoby głosować. Z mojej strony, moi drodzy. Fajne są te wszystkie pozostałe nagrody, ale ten Super Chef jakoś trochę mi nie podchodzi. Jednak na pewno tysiąc razy bardziej yy, wolałbym dostać znowu Super herkata. co nie? Jest to tysiąc razy lepsza nagroda. Tak samo yy, radziecki T-52 też mi się wydaje, że z tych trzech lepszy. Dużo więcej yy, frajdy, zabawy. Także napiszcie proszę, yy, który według Was z tych Czołgów yy, prezentów najbardziej jest atrakcyjny. Ja tymczasem dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.